Cześć, tu sitofach.pl. Dzisiaj zapraszam Was na filmik traktujący o farbach do sitodruku. Porozmawiamy o farbach wodnych i o ich rodzajach. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje farb wodnych. Farby kryjące oraz farby niekryjące. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? Po co w ogóle mamy takie rozgraniczenie? Rzecz jest w tym, że farby kryjące są specjalnie pigmentowane na bazie, która ma swój kolorek, taki delikatnie biały, można powiedzieć, i później dopiero nadaje im się barwę. Przez to, że baza jest biała, później po zapigmentowaniu one też mają takie kolory, może na czarnym tego dokładnie nie widać, ale mają kolory, które są takie trochę złamane tą bielą. Natomiast farby transparentne są to farby, które są tworzone na bazie żywic, które są przy wyschnięciu bezbarwne i przez to po zapigmentowaniu kolor, który im się nada, jest też bardzo intensywny. Więc z jednej strony, żebyśmy mieli dobre krycie, lepsze krycie, szczególnie na ciemnych tkaninach, trzeba wybrać farby kryjące, czyli albo naszą podstawową inktorpedę, albo inktorpeda Pearl. Natomiast w przypadku farb, jeżeli drukujemy na tkaninach jasnych bądź na papierze, robimy jakieś grafiki, można rozważyć tą, z racji tego, że te kolorki będą takie fajniejsze, bardziej intensywne. Oczywiście do druku na papierze można także wykorzystać te farbki, natomiast te są wykorzystywane, powiedzmy sobie, bardziej w takiej grafice, gdzie na przykład kolory trzeba ze sobą mieszać, czyli są bardziej dedykowane artystom. Kolory takie można mieszać, ponieważ one wtedy będą miały fajne wynikowe barwy, natomiast w przypadku tych, te barwy mogą wyjść troszkę bardziej takie bure. Sprawdźmy sobie w ogóle, mam taki plan, żebyśmy na zwykłej ramce, bez żadnego szablonu, po prostu przedrukowali tymi farbkami, takie zrobili placki i po wyschnięciu popatrzyli, jaka jest różnica. Tutaj, żeby sobie nie zniszczyć blatu, ja może podłożę kawałek kartki. On tutaj jeszcze klej trzyma, to widać, czyli klej do blatów, ja wcześniej to sobie spsikałem. Stara podkoszulka. No, tutaj nie wiem, czy się będzie dobrze trzymało. Dobrze, może zróbmy tak, że już tak na szybko. Teraz tkanina nam nie będzie uciekać. A także ominie nas problem ewentualnego podnoszenia się jej w momencie podnoszenia sita. Jest to szczególnie ważne, gdzie drukujemy jakieś tam większe powierzchnie, takie plackowate. Dobra, więc teraz tak. Nałożę poszczególne farbki, jedna obok drugiej. Przedrukujemy to. Zrobimy taką czarną tęczę. Dobra. Farby chyba nie trzeba dużo, bo będzie to raptem jedna odbitka. Ta farbka Intense jest też troszkę rzadsza. Dzięki temu też fajniej się nie odrukuje, powiedzmy sobie, na gęstszych sitach. No i co? Rakla w dłoń. I spróbujemy to przedrukować, czyli zaczynając od lewej, inktorpeda kryjąca, kolejna kryjąca farbka inktorpeda Pearl, czyli taka z efektem perłowym, oraz inktorpeda Intense, czyli farba niekryjąca. Czekajcie, jeszcze może zraz przedrukuję. To już spasowanko nie jest takie ważne. Chyba za mało nałożyłem trochę tej farbki. Jeszcze zaraz zobaczymy. Ale dobra. Czy już na pierwszy rzut oka widać jakieś, powiedzmy sobie, tutaj niuanse? Trudno powiedzieć. Może światło lepiej ustawię. Tak, już sobie też będę patrzył na kamerę. No dobra. Generalnie tak. Inktorpeda kryjąca. Inktorpeda właśnie z efektem. Czy
perłowym, no jest taka troszkę bardziej, można powiedzieć, szara. I Inktorpeda Intense. Nie wiem, czy to dobrze widać, jednak ta Intense wydaje mi się, że jest tutaj w tej postaci mokrej, no taka bardziej wypełniająca niż ta. Także podsuszymy to i wrócimy do tematu. Buch i jestem z powrotem. Słuchajcie, coś tutaj na stole się zmieniło. Znalazłem jeszcze ciemną koszulkę. Okej, mała jest zasadność druku, powiedzmy sobie, farbą czarną na brązowym, albo może inaczej, rzadko się to robi. Natomiast chciałbym już, żebyśmy po prostu mieli takie większe spektrum porównania. Dobra, układam sobie to wszystko tutaj. Trzeba oczywiście dorzucić farbę. Tutaj są raz, dwa, trzy kolorki. Będę się starał nie przesunąć za bardzo tych barw. Myślę, że i tak będzie widać granica między nimi. Dwa. Intens. Zrobimy sobie taki fladzik. Widzicie? Tutaj farba już tam na końcu nie dochodziła. 3, 2, 1, druk. Raz, widzicie, z oczek przeszła farba. Szczególnie więcej przeszło w przypadku tej farbki kryjącej, więc jeszcze jej trochę dorzucę. O, zobaczę. Popatrzmy, co tu wyszło. Tak więc dotarliśmy do podsumowania. Słuchajcie, popatrzmy. Porównujemy ciemną tkaninę z jasną i poszczególne kolorki. Inktorpeda podstawowa kryjąca jest matowa właściwie w obu przypadkach. Tutaj widzimy, no skryciem oczywiście sobie poradziła. Z kolei jeżeli chodzi o perełkę, widzimy, że zarówno na ciemnym, jak i na jasnym ma taki raczej szarawy wygląd, ale z kryciem oczywiście też nie ma najmniejszego problemu. W przypadku trzeciej farby transparentnej, Intense, tutaj jest na czarnym, mimo iż daliśmy tej farbki więcej, ona sobie z kryciem dobrze nie poradziła. Ten czarny jest taki fajny czarny, ale brązowy też przebłyskuje. Na białym z kolei widać, że ten czarny też jest troszkę soczysty. Tutaj zrobimy zbliżenie. Zobaczcie, kryjąca matowa, Intense bardziej soczysta. Tak to wygląda. Dzięki wielkie. Zachęcamy do zachęcania do druku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.